No i pytanie za 100 punktów, gdzie Awizynosz aktualnie jest? Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, tam Zonosz. I zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Industries. Dzisiejszy odcinek, nie wiem, czy miał być o porcie, czy miał być o rozbudowie przemysłu tego, jakąś nazwę, wydobywczego, czy co innego, znaczy, dobra, chyba mówiłem, o czym będziemy dzisiaj mówić. Dziś będziemy się zajmować lotniskami towarowymi. Tak, to jest moment, w którym po prostu trzeba ich trochę postawić. Mamy pieniądze na to, na szczęście, oczywiście. O, jaki piękny pociąg towarowy i kolejny, o, z pustymi biletami. Nie, trochę. To są chyba cysterny, tak mi się wydaje. I jakieś dwa wolne miejsca na inne rzeczy. No ale tak, nie byłbym z Tobą oczywiście, gdyby nie popatrzeć na to, jak to pięknie tutaj wygląda, prawda? To wygląda naprawdę całkiem nieźle i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tak, budową lotniska tutaj, ale to jest na sam koniec, to jest wisienka na tatocie i zresztą zobaczymy, kiedy ją tutaj wybuduje, tak, to nie jest jakiś dokładnie z datą. Dalej jest rozbudowa tej dzielnicy mieszkalnej, ale to będę robić pomiędzy tymi różnymi częściami, tym się nie będziemy skupiać, tak, bo to jest industrii przecież przede wszystkim. Dalej, jak widzimy, tutaj jest mega korek i my to teraz rozwiążemy. A w jaki sposób? No, widzę, noż. A no, prosta sytuacja, ponieważ zaczniemy sobie od budowy lotniska tutaj. Tu lotnisko dla naszego całego przemysłu leśnego. On jest ogromny i on potrzebuje tego. Dalej zbudujemy drugie lotnisko pomiędzy tymi dwoma strefami wpływowymi, tak żeby oni tutaj mogli z tego korzystać. I czwarte lotnisko towarowe pojawi się prawdopodobnie gdzieś tutaj. My je może postawimy na razie tak hop hop, czy też, że będzie, a jak będzie używane, to zobaczymy. A ostatnie, piąte lotnisko towarowe, tak, mamy 15 milionów, więc wykorzystamy je, będzie tu. Natomiast jak się spytacie, nie, ono nie będzie dla naszego, w sensie będzie też, ale nie będzie głównie dla tego naszego wspaniałego przemysłu rolniczego, co nie? Który nigdy nie działa, bo ma zbyt mało funkcji przetwarzania. Bo żeby to wszystko przetworzyć, to bym musiał tutaj, no wiecie, no zresztą sami widzicie, to jest ogromne. Może kiedyś będzie mi się chciało, tak? Ale po prostu zbyt dużo produkujemy plonów, żeby później to wszystko to gdzieś jeszcze wytwarzać dalej, tak? Produkujemy mało mąki, produktów zwierzęcych już trochę lepiej, ale gdybyśmy zrobili multum mąki, na przykład gdzieś tutaj zamiast tego wywalili i zrobili mega przetwarzanie, to by było chyba zyskowne. Chociaż niektóre, jak tutaj ta mąka na przykład, już jest brak wystarczającej liczby kupujących, co też jest trochę smutne i nawet tutaj produkty zwierzęce też już są, zbyt dużo ich produkujemy, żeby to zrobić, ale zobaczymy. Natomiast to lotnisko będzie dla jednego i pięknego naszego wielkiego portu. Tak, bo tu powstanie port i w tym porcie nie ma siłą rzeczy miejsca na jakieś lotnisko. Chyba że jakiś nowy projekt wymyślę i będzie też tutaj lotnisko. Co nie zmienia faktu, że oni tu będą połączeni po prostu pociągami ekspresowo do samolotów, jakby coś. Natomiast tutaj, jak widzicie, nasz port już coraz lepiej idzie, co do wydobywania naszego surowca, tutaj mamy jeszcze. Tu jeszcze są 2 tony, tu są jeszcze 4. Przed chwilą postawiłem tutaj 2 nowych kopalni. Proszę bardzo, tu jest 1,31 ton. 64, 9, to jest nieźle. 18 ten przestawiłem, tu wyburzyłem jeden. I tu jest jeszcze dalej 73, wydobywa tutaj pięknie nam nad wodą. Wygląda to co najmniej pięknie. No może tak nie przyspieszałem aż tego czasu, ponieważ mamy też dosyć duży popyt, a na razie nim się nie chce zajmować, więc wiadomo. No i tu mamy oczywiście nasze pociągi, tramwaje i tak dalej. Także chyba bez zbędnego gadania możemy przechodzić do tego, czym się w dzisiejszym odcinku zajmiemy. Czytaj! Pierwsze lotnisko! To się, nie to takie w ogóle pierwsze to lotnisko, ale wiecie, o co chodzi. Jedną rzecz tylko sprawdzę, dla pewności. Bo ja pamiętam, że już patrzyłem to tydzień temu, ale... Bo to oczywiście wszystko na timelapsach będziemy dzisiaj robić. Okej, okay, nie jest aż tak tragicznie. Jest kiepsko. To trzeba trochę podnieść, żeby to było w innym rejonie. Tutaj to będzie trochę poprzestawiane, z tego co mi się wydaje. Tu później oczywiście pociągi też będzie chodzić, tak? Ale poza tym chyba powinno być całkiem nieźle. No dobra, tak, tutaj mamy też nasz park
z tego korzysta dużo ludzi. Nie wiem, nigdy nie patrzyłem już później, ile osób z niego korzysta. Po prostu go teraz wybudowaliśmy. O kurcze, on zarabia na siebie. Ale kiedyś go upiększymy, tak? To spokojnie. To jeszcze zanim skończymy ten sezon, to będzie upiększone. Dobra, lecimy z pierwszym lotniskiem towarowym. Dzisiaj. No i jak widzicie, są już tutaj samoloty, jest tu pełno samolotów, to właściwie samolot odlatuje po samolocie. Zobaczcie, ten leci, w sensie ten już jest bliżej na pas startowy, ten tutaj kołuje już na ten kolejny pas startowy i zobaczcie, za chwilę się pojawi tutaj kolejny samolot. Po prostu mamy tak dużo towarów, one są wszystkie pewnie z tego co mi się też wydaje pełne. No właśnie, dokładnie. Czekajcie, czekaj, 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 czekaj. Jakim cudem... Czy wy widzicie, co tu się stało? Ja nie wiedziałem, że to jest możliwe. Prywatny samolot mamy! O kurczę. Zobaczcie, mamy samolot towarowy, leci do drugiego lotniska! Jest, nie wiem, czy czujecie to moje podekscytowanie, ale samolot prywatny mamy! Ludzie, to jest co najmniej nierealne! Ja to tak powiem, to jest nierealne! Mamy samolot, który leci do innego dworca. Tutaj widzę, że też pociągi do niego już jadą. Do tego samolotu. O kurde. Ja nie mogę. Co tu się wydarzyło? Dobra, zobaczmy jak on leci. Leci tutaj tą linią. Aha, czyli one mają tam gdzieś tą linię lotniczą. Świetnie. Leci tu. Leci, leci, leci. I ląduje. Później chyba znowu gdzieś latuje na jakąś linię. Widzimy, że parę kółeczek. I pociągi chyba z niego się będą pojawiać, tak? I do niego jadą pociągi z niego. Prywatny samolot, no proszę Państwa, tego się nie spodziewałem. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Ale o co mi chodziło? Chodziło mi o to, że do naszego tutaj to jest po prostu jedno z ważniejszych miejsc teraz. Tu zrobiłem pociągi, omijałem to górą, w sensie tutaj dołem. O, widzicie, już jest kolejny. Na akurat trochę dłużej czekaliśmy, no ale to też, wiecie. No mamy, to ten już leci normalnie gdzieś i się zrobił korek. No dosyć duży korek. Ja go teraz tutaj spokojnie zwalczę. Tu zrobimy pętelkę do zawracania, żeby one po prostu się tu kręciły, w skrócie. Zaraz to zamontuję tutaj. I zrobimy też wjazd z tej strony, tak samo tutaj tą pętelkę trzeba trochę wywalić, bo to tak nie wygląda najlepiej. Tu będzie wjazd, tu będzie to trochę rozbudowane. Rozbudujemy tutaj jeszcze do końca to nasze przetwarzanie tych lasów. Tutaj w tym rejonie gdzieś. No i tak to będzie wyglądać i dalej pójdziemy z budową tego kolejnego lotniska, bo jak tu widzę... Ja wiedziałem, że da się zrobić pociągi, tutaj jeżdżą po naszym mieście, co nie? Ale od kiedy można zrobić samolot kolejny, który leci do drugiego lotniska? To jest towarowy. To jest co najmniej, jestem bardzo podekscytowany i to jest niemożliwe dla mnie. Cały czas tego nie będę rozumieć. Bo to, że już pociągi jeżdżą pomiędzy dworcami, to jeszcze zrozumiem, ale coś takiego? No, nieźle. No, nieźle i tutaj też jest nieźle. My to tak nie możemy tego zostawić. Niestety, ja bardzo lubiłem to, jak to wyglądało. Pomijając to, że ja to za chwilę przebuduję w ogóle. Ale już teraz to sobie zmienimy. Bo to tak już niestety nie może wyglądać. I tak samo tutaj to trzeba podnieść do góry. Dzięki czemu to wszystko będzie już jechać też trochę normalniej. To tak, tu będzie raz, dwa, trzy, cztery. Tak, na cztery aż. Bo inaczej to trochę nam tutaj nie wejdzie. Okej. Okay. Widzę, że tutaj też tam nie będzie chciał wejść. No świetnie. Teraz ten drugi nie wejdzie, prawda? No nie, nie, na pewno nie wejdzie, no dokładnie. Dobra, sobie poczekajcie, to wykręcimy trochę. Trochę trzeba będzie to wykręcić. O! A. Dobra, to nie jest jakiś duży problem. Tak. Dobra. I tutaj, świetnie. I teraz stąd, jak się zapiszę w końcu. Możemy puścić to dalej tutaj. No dobra, niech już mu tak będzie, tylko tutaj to zrobimy trochę, żeby to elegancko wykręcało, a nie tak jak to zrobiło Łagra przed chwilą.
Czyli, no powiedzmy, że gdzieś na takim poziomie. Albo czekaj, możemy to sobie zrobić po prostu stąd. Cyk, nie bardziej. O, dobra. Cyk, cyk, cyk. W teorii tutaj można by po prostu zrobić, żeby to nie były dwa tory. Ale już za późno. Ale już za późno, to już tak jak jest, to już niech tak będzie. To sobie podłączymy. Nasze pociągi jeżdżą. I korka nie ma, bo ten korek to też mi się nie podoba. On tutaj się już zrobił dosyć duży. No ma, mniejsza z tym, lecimy, bo tutaj to lotnisko to jest po prostu jakieś niesamowite cuda. Powiem wam, że to jest niesamowite. Ja postawiłem przed chwilą ten tutaj lotnisko. Ono tutaj chyba nigdzie nie. O, ten leci do mnie. Nie, to bo on dopiero przyleciał. A ty gdzieś lecisz? Czekaj, zanim mi tu wylecisz. Nie, ty też gdzieś daleko lecisz. Chodzi mi o to, że ja postawiłem tutaj to lotnisko za to podłączenia drogowego. Nic, do niczego, nawet ścieki nie mogą do tego jechać. A zobaczcie, jest w 100% zakorkowana cała droga wjazdowa. Co jest co najmniej jakimś przesadą. I teraz tutaj jeszcze zrobiłem dojazd do tego naszego węzła i to jest po prostu jakaś makabra, co tu się dzieje. Naprawdę, pomijając te korki makabryczne, które tutaj teraz zaczęły się dziać, za chwilę jakoś się rozwiąże, to zrobię tutaj teraz dojazd do tej dzielnicy, no i tu będzie trzeba zainwestować w drugi dworzec towarowy, bo po prostu ten jeden to jest, nie wyrabia. On za dobro ten wyrabiania tutaj już jest z nim. No ma, lecimy dalej. No i pytanie za 100 punktów, gdzie Avizynosz aktualnie jest, bo jak widzicie to jest City Skylines ewidentnie. Mamy nasz piękny bolid, o, się przysunęliśmy. A to jest i oto nasze piękne miasto. Widzicie je? No, trochę zupełnie inaczej wygląda spod spodu. Używałem mojego ulubionego trybu, czyli patrzenia sobie w inne strony świata i tak dalej. I mamy taki efekt, że nas wywaliło. Z ciekawości, czy jeżeli zacznę jechać... Nie, nie mogę. No dobra. O, czekaj. Ale zmieniać się mogę. No to świetnie. Bo dzięki temu mogę lepiej uchwycić na moje miasto. No ma nie, no oczywiście wychodzimy z tego trybu. O, wróciliśmy na ziemię. Byliśmy nawet poza granicami. No ma mniejsza z tymi rzeczami. Zrobiłem parę rzeczy pomiędzy tutaj tym... z nagrywaniem. Mamy proszę bardzo nasz piękne lotnisko. Ono działa tutaj całkiem nieźle. Gdzie lecisz? Powiedz mi, że gdzieś daleko. No ma. Tutaj proszę bardzo mamy też ładny wjazd. To wszystko, oni wszyscy dobrze z tego korzystają. Lekko mogłem to trochę przestawić w bok, ale nie jest już tak problematycznie. Tutaj dalej to jest zjazd i do tej dzielnicy to wjeżdża. To trochę dzięki temu w teorii powinien ten dworzec towarowy by być mniej używany. Mamy też tutaj ten drugi dworzec, no ale on jest o wiele mniej używany, tak? No tutaj mamy wjazdy, zjazdy i tak dalej. To wszystko jest używane mniej więcej tak samo. Tą nową dzielnicę mieszkalną, proszę bardzo. Taką tutaj zrobiliśmy, no bo mieliśmy tutaj czas i właściwie popyt, no i też tym się zajmowaliśmy. Korki, no po prostu są, tak? I ja nie mam co z tym zrobić, dopóki nie zbudujemy kolejnego lotniska tutaj. I właśnie tym się teraz zajmujemy. Budujemy tutaj drugie lotnisko. Ono będzie w tym rejonie. W sensie tak, jeżeli by się udało je zmieścić w tym rejonie, to tutaj je postawimy. Ale daje tak 50-50, a nawet mniej niż 50. Wtedy budujemy je tutaj. No i... wiadomo, tak.
Także takie są plany i później zajmiemy się budową. Jeszcze mamy parę lotnisk na dzisiejszy odcinek. Ja sądzę, że ten odcinek już jest długi. Nie, montaż będzie mistrzowski, więc dużo nie mówić. Te lotnisko, te tutaj, to one musi być koniecznie dzisiaj zbudowane dla naszych pociągów, bo one mają jakieś, no wiecie, żeby po prostu to mogło być całkiem nieźle działać i wtedy też się zajmiemy jeszcze tym i zobaczymy, czy wybudujemy dzisiaj ten lotnisko tutaj ostatnie, ale wypadałoby tak trochę. Chociaż ewentualnie możemy je sobie zostawić, wiecie, na koniec, z jakiego powodu, żeby, bo ono będzie do tego przemysłu rolniczego, rybnego. No i tutaj jeszcze z tym połączone to trochę, więc ewentualnie właśnie możemy poczekać, aż to wybudujemy, bo tutaj te wszystkie przemysły, to one są gotowe, tak? Już nie ma co zrobić. A, no i tutaj bym zapomniał pokazać wam, mamy piękną tą naszą dzielnicę leśną, w sensie lasy i tak dalej, drzewka, wycinka. Widzimy, że też dużo drzewek podadowałem, to wygląda teraz ładnie. I jak widzicie, tu jest cudo, tu po prostu cudo, ja nie wiem, jakim cudem to jeszcze zrobiłem. Ale zobaczcie, mamy autostradę. Czyli biegnie sobie wzdłuż tej drogi. Niby nic nowego, co nie? Ale pomyślcie sobie, że te budynki są w zasięgu tej drogi. O, te budynki są w zasięgu tej drogi, dlatego nie krzyczę, że są za daleko. Ale jeżeli jakiś samochód czy ciężarówka chce wjechać, to robi to w ten sposób. Zjeżdża w dół z autostrady, bo to jest najbliższa droga. To jest kolejne cudo, jakie mamy właśnie tutaj w City Skylines. Jak widzimy, mamy tutaj stację kolejową. No dużo tutaj ciekawych rzeczy teraz jest. Tak, tutaj tą stację właśnie dorzuciłem, żeby ona była. Tutaj nasze przetwarzanie jest większe. Mamy też magazyny. Tutaj może ten jeden. No i nasz tutaj ten park trochę rozwinąłem. Mam na myśli, że mają w końcu tutaj jeden zjazd. Trochę ścieżek pododawałem tam pieszych do dochodzenia. Tutaj mamy też skałki, w sensie taką górę zrobiłem trochę większą. Tu pociągi jadą tędy na okrągło. Tu są niesamowite korki na tym lotnisku, tak? Ja już mogę to chyba, już to mówiłem, ale nie, nie mówiłem tego jeszcze. Ale tutaj są ogólnie tak wielkie, o. Ten leci na przykład stąd, czyli on już wyleciał. Tu, na lewo. Takie samoloty to ja bardzo lubię, jak one lecą gdzieś dalej po moim mieście. To naprawdę tego typu rzeczy to ja uwielbiam. Sądzę, że to jest możliwe tylko i wyłącznie z jakiegoś tam błędu w grze, które zrobiłem, ale ważne, że da się w teorii. Znaczy, no, nawet nie w teorii, bo to tak działa u mnie. Dalej, tutaj mamy jeden wielki węzeł autostradowy ze zjazdem tutaj do tej dzielnicy, też taki ekstra. Tutaj wjazdem, tutaj tunelami i tak dalej, to się wszystko ciągnie. I tutaj jest coś, czego nie było. Czyli mamy autostradę dwupasmową w jedną i w drugą, gdzie się tutaj później przeciąga w tą małe coś. No powiecie, że niby nic ważnego, no ale jak widzimy już jest jakaś tam użyteczność w niej jest, a nawet duża. Tak, gdybyśmy jeszcze zrobili tutaj mu zjazd z tego, to by była jeszcze większa, ale tego nie zrobimy, bo to byłoby zbyt piękne. Dalej tutaj są oczywiście pasy wymijające to wszystko. No ogólnie całkiem niezłe, to później mógłbym właściwie przebudować, nie mogę nawet teraz zrobić w sumie. Ponieważ tutaj nie ma zbyt dużego ruchu, jak widzimy, to możemy spokojnie zrobić na coś takiego. A przy okazji coś będzie mogło się mi tu więcej pobudować. A to jest zawsze dobra nowina. Także zróbmy sobie to i tutaj w te wszystkie rejony dajmy sobie, żeby domki się budowały. O, dokładnie. No i dzięki temu to jest plus. Tu pociągi są jedne, tu jest druga stacja. Kolej jednoszynowa też pozmieniała się trochę, jak widzicie. Więc najważniejsze, co się zmieniło z koleją jednoszynową, to ona teraz tutaj jedzie dalej prosto i mamy most, a właściwie wiadukt nad tym kolejowym węzłem całym, do tej dzielnicy, która była tutaj odcięta od tej strony, a teraz mamy takie piękne połączenie. I wbrew pozorom ludzie korzystają z tego. Tak, bo tutaj jest obok ta autostrada, wiadomo, autostrada to autostrada, ale jest tak mniej więcej porówno, niektórzy z tego, niektórzy z tego korzystają, więc nie jest źle. Dobra, nagadałem się teraz tutaj dla was. Pewnie zastanawiam się teraz, jak to tam uciąć w tym montażu. Dobra, mniejsza z tym. Jak będę tutaj planować. I to też zrobię w sumie. Od razu na tym jednym timelapsie. Już niech będzie. To ile my tutaj już dzisiaj postawiliśmy? Dwa lotniska i to naprawdę blisko siebie. Teraz będzie jedno to też jest wtedy blisko nich. Ale zobaczcie, każdy jest w innym kafelku, mimo wszystko. Co się tak, ten kafelek to chyba się ze mną zgodzicie, on jest w 100% wykorzystany. Tutaj jeszcze wolnego miejsca, ale naprawdę on jest. Jak popatrzycie na niego, to wy widzicie, że tu jest ten kafelek. Pewnie głównie przez to, że ten przemysł taki został zbudowany, no ale no, wiadomo. Ten to tak jeszcze niekoniecznie. Tutaj też jest całkiem luźno.
Tutaj to widać, bo tutaj ta mała taka przestrzeń tutaj tam się wciska. No, po prostu to nie jest źle. Tutaj trochę też to widać, bo ten pociąg tak strasznie po krawędzi jedzie. Tak samo jak ta autostrada, gdyby nie trzeba było, to przecież by jechał tutaj do okrągła. Dobra, ale wąt, lecimy dalej z lotniskami. Trzecie i czwarte. Teraz. Nie wiem, czy wy to widzicie, ja to widzę od razu, ale udało mi się stworzyć nowy przemysł w City Skylines. Jest to pewien przemysł rolniczy. Jak sądzicie, co to jest za przemysł? To jest przemysł. Tak, my pozyskujemy w naszym mieście już ryż. A proszę bardzo, tak to wygląda. O nie, już zaczęła uciekać woda. No, w skrócie mamy wielki, piękny potop, no bo bardzo kręciłem gruntem w wodzie. Chciałem wymyśleć, jak to najlepiej by działało i tego typu różne rzeczy. No i się skończyło na tym, że chyba to jednak nie był najlepszy sposób na zrobienie tutaj wody, bo chciałem tutaj tuńczyka zdobyć, tak? Bo gra się upominała, City się upominało o mieszkania. No to chciałem zrobić tutaj tuńczyk, proszę bardzo, już nawet postawiłem pierwszego tuńczyka, 9 już tam gdzieś tam wyciąga niby. O, to jest ten statek. Jakiś szalony. No, niestety bardzo musiałem tutaj pokręcić z różnymi rzeczami i koniec końców, jak widzicie, to wygląda jak wygląda. Czyli woda się cofnęła stąd, zaczęła płynąć tutaj i to nie było dobre. To naprawdę nie było dobre. Musiałem postawić parę naszych tych punktów, o proszę bardzo, do wypompowywania wody. Ja ich więcej nawet bym postawił może w sumie. Tak, my ich tutaj postawimy trochę więcej teraz. No i to będzie tak, to się tak będzie. I musimy teraz po prostu wypompować całą wodę, którą tutaj dałem. Przez przypadek oczywiście. I tutaj cyk. Nie ma. Proszę bardzo. To będzie całkiem nieźle wyglądać. Dobra, i teraz tylko poczekajmy, aż to będzie działać. Mam nadzieję, że to będzie działać. Więc tak, my się zajmiemy drugą częścią miasta, czyli proszę bardzo, naszym lotniskiem tutaj nowym. Ono funkcjonuje tak samo dobrze jak to. Czyli tutaj głównie pociągi nie dojeżdżają, bo zobaczcie. Tu mamy tą drogę, ale ona nie jest już tak bardzo używana. No tutaj pociągi cały czas się korkują. Tak. To nie zostało naprawione. Niestety. Już to kiedyś było zresztą zmienione. Ale cały czas. A nie, czekaj. Teraz wy stoicie w korku. W sztucznym korku. A, to się odkorkowało chyba. Może nawet dzięki temu. Może dzięki korkowi temu, co się powodzi też. Kto to tam wie zresztą? No ma, jak widzicie, tutaj też są samoloty. Daj się złapać. No. On tutaj przewozi i tu są pociągi, tutaj wjeżdżają prosto stąd. I tu się pojawił nasz ruch. No, to teraz rozumiem. A już myślałem, że zniknęliście. Jakie to byłoby piękne. Tutaj zrobiłem też wjazd drogowy, proszę bardzo, do naszego tutaj lotniska i dzięki temu tutaj jest dosyć dużo możliwości wjazdowych. No, oni mogą sobie wjechać z każdego strony i to akurat całkiem sądzę, że dobrze działa. Wy cały czas nie macie szkła i odkryłem czemu, ponieważ produkcja szkła w moim mieście jest znikoma, to znaczy włókna szklanego tych. To było jak. Zanim zobaczyłem to, no mieliśmy 1, 2, 3, 4, 4. Postawiłem później 5, 6, 7, 8. Musiałem dostawić, żeby cokolwiek tutaj było. I w drugim naszym przemyśle, czyli tutaj 9. Tak, no i dzięki temu to już trochę zaczęło działać. I tutaj nie macie nic. No niech będzie. A, i tu my nic faktycznie nie mamy. No dobra, to już na razie jakiegoś dużej różnicy dla mnie nie ma. O, teraz pytam, aż tak dużo tutaj. Dobrze, zobaczmy, jak jest tutaj wykorzystywane. 2 tony, 7 ton. No to całkiem jeszcze nieźle tutaj jest używane. To jeszcze 11 ciągnie. Tu jest nowy, ten 17 ciągnie, ten 52. Tak, pozostałych już nie mamy, bo to wszystko już zostało zeszło. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku się zajmiemy tym portem. Ale oczywiście jeszcze mamy lotnisko tu. Tu. No i może skończymy, bo to lotnisko postawimy w ostatnim odcinku
Kiedy będziemy się zajmować wiadomo czym, czyli... W sensie w ostatnim. Ja kiedy zrobimy to? Już chyba z tego co widzę, nasza sytuacja już jest coraz lepsza. O, jakiś widzę budynek jest do odbudowania. Aha. Co najmniej ciekawa ta pozycja City Skylines, bo naprawdę to było dobre. Także tak wygląda właśnie takie powiśle, tak jak widzicie. To mniej więcej tak wygląda takie powiśle. Zastanawiam, czy wy na jak wy długo działacie? Nie, one chyba po prostu latają. Jak wygląda normalny połów wszystkich ryb z City Skylines? No po prostu rysujesz sobie, znajdujesz odpowiedni sektor, co nie, i sobie pływają nasze stateczki, co nie? Czyli po prostu patrzysz sobie na mapę, okej, tutaj mamy sandrale, tutaj mamy skorpiaki, a tutaj mamy łososie. Z tuńczykiem jest inna sprawa. Ponieważ tuńczyk to jest najtrudniejsza ryba do złowienia w grze. Dlatego, żeby z niej skorzystać, trzeba poczynić bardzo ciekawe rzeczy. No i jak widzicie, może widzicie, mam nadzieję, że widzicie, w tymże rejonie są już sandale, dalej to tak spowalnia i tutaj czemu to stoi. No ja wymyśliłem jeden patent, jak zbić, żeby nie stało, co nie? Zacznijmy to wyciągać. No i postawiłem sobie tutaj nasze piękne do pompowania. I w teorii to jest dobry pomysł. W praktyce, no ta woda i tak tutaj stoi. I ja nie jestem przekonany, czy ja mogę tutaj coś zrobić innego. Bo tak, możemy oczywiście wrzucić tutaj magiczną rzecz. A mianowicie, ja to nawet teraz zrobię. Zobaczymy za chwilę, w sensie przy kolejnym klipie, jeżeli nie zapomnę. Zobaczymy, czy to cokolwiek dało, to nie? Więc proszę bardzo, dajmy sobie tutaj wodę. Jeszcze prąd by się wam przydało. Na razie was po prostu podłączmy tak chaotycznie i nie po ludzku, aby po prostu cokolwiek było i zobaczymy, czy coś się zmieni, bo tutaj to ta trasa się zmienia, o tym mogę powiedzieć, jej połowowość w zasadzie za każdym razem, kiedy patrzę. To jest po prostu jakiś dramat. Okej, i co tu? No i tak, on tutaj niby jest teraz stop 90, ale w zależności jaki statek przypłynie, taka jest połowowość, więc właściwie to jest dramat. Tak, tutaj postawiłem jedno do przetwarzania ryb. Trochę tutaj przybudowałem komunikację, tak, teraz tutaj jeszcze jeździ trolejbus, bardziej się już to zjechał. Tramwaj będzie jechać tutaj gdzieś nad wodą i później sobie trochę wykręci. Bo tu będzie jeszcze most jeden, co nie? Więc to się trochę jeszcze pozmienia. Tak, mamy tutaj lotnisko, proszę bardzo, to też jest dzielnica mieszkalna. Tutaj postawiłem im gdzieś tu klinikę, bo tu bardzo chorują, bo jest głośno, ale to takie mają być te domki akurat. Mamy helikoptery, żeby mogli jakoś tutaj dotrzeć. To jest jedna linia helikopterowa, chyba nawet z tego co każe jest mało tych helikopterów. I jakbyśmy... O, leci. No, poczekaj, daj się złapać. No, mam, proszę bardzo. 14 osób. Jedna z bardziej używanych pewnie linii może być. No i oczywiście multum samolotów towarowych, które latają tutaj po całym naszym mieście i no, dzieje się. Więc jak sobie zobaczymy, to jest tutaj ruch kolejowy, jak zawsze jest wielki i jak zawsze jest zbyt duży i tym się właśnie w tym momencie zajmiemy. Ostatni dzisiaj postawimy sobie lotnisko. Tak, jeszcze jeden. Także tak, tu jest też sortownia poczty, bo wiecie, sortownie lubią być przy takich węzłach. I właśnie dlatego też stwierdziłem, że to może być. Tu jest autostrada dojeżdżająca i na razie ona jedzie od tej strony. Także tak, jedno lotnisko będzie dla naszego tutaj przemysłu tego rybnego, ale to będzie w kolejnych odcinkach. Tym się dzisiaj kompletnie nie będziemy zajmować. Teraz się zajmiemy nieco innym lotniskiem, bardziej w centrum miasta. Znaczy, może nie o tyle centrum miasta, co przy jednej dzielnicy, mega dzielnicy, która ma parę złych rzeczy w sobie. Po pierwsze mamy... O, nie, nawet nie pamiętałem, że tu coś takiego mamy. To ciekawe. Bardzo ciekawe, że tutaj... Okej. Zapomniałem o tym. Myślałem, że tu nie ma dworca takiego, ale dobra. Spodobam, ciekawe jak tutaj się wjeżdża. Poczekaj, tu jest droga, tu. Okej, tu się zjeżdża i tu można wjechać, no dobra. Czyli nie jest zbyt łatwy dojazd do tej... No, ale zawsze jest, zobaczmy. Czy dużo ludzi z tego korzysta? Aha, jeszcze część sobie wymyśla, że to jest skrót. No to bardzo dużo ludzi korzysta z tego. W takim wypadku to rzeczywiście dużo. A tak naprawdę to mniej, no dobra. Ale może teraz zacznę trochę bardziej korzystać, ponieważ postawimy tak. Jak widzicie, nasza dzielnica rolnicza jest duża.
Czy zarabia? No, głupie pytanie, tak? 68 tysięcy na plusie to jest zarabianie, ewidentnie. Natomiast jeżeli coś jest tutaj do poprawy w tej dzielnicy, to eksport zewnętrzny i przetwarzanie surowców. Przetwarzania surowców nie będziemy już z tym walczyć, tak? Bo to by było pracochłonne i właściwie by. Czemu to wszystko upadło? No nie wiem. I to by nie miało zbyt dużo zalet. Natomiast my trochę jeszcze rozbudujemy ten przemysł kiedyś. Kiedyś. Tutaj zrobimy trochę przetwarzania jeszcze takiego i tutaj może. No nie wiem, już się zobaczymy. Natomiast tutaj mamy przykład nasze szkółki, sady właściwie. My je wyrzucimy za chwilę, zmienimy, nie wiem, zobaczymy, tak? Na różne surowce będzie to. Magazyn idzie, mogę już go właściwie wyłożyć. W sumie to wszystko trzeba wziąć na pusty, bo to wszystko za chwilę będę wyburzać. Więc zobaczymy stronego. To 25 pojazdów podobno tam w środku siedzi. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Tak, my tutaj to wszystko teraz wyburzymy. Włącznie z lądowiskiem helikopterowym. Lądowisko helikopterowe. To to gdzie? To jest przystanek helikopterowy się nazywa? Tam to. Nie to, to. Tak, okej, okay, niech będzie. No dobrze, tak czy siak, tutaj będzie lotnisko wmontowane, ponieważ w tej dzielnicy mamy trzy dworce kolejowe, z czego jeden jest maksymalnie tak używany, że zazwyczaj się robią do niego korki dalekokilometrowe. No tutaj może już się trochę zmniejszyło, co jest na pewno zaletą. Ale jak widzicie, dojazd tutaj jest, no, co najmniej z części miasta i z dużej części tejże dzielnicy. Jeżeli to zmienimy w ten sposób, to diametralnie to się zmieni. Tanie nie jest aż tak używane. Tu jeszcze jest jeden, on jest tu, ale ten to jest najmniej używany, tak? Ten to jest właściwie takie ostateczne minimum, jak już ktoś z niego musi korzystać. I w sumie się nie dziwię, bo to jest z boku tej dzielnicy. Mniejsza z tym, mniejsza z moim gadaniem. To się nie opróżni, prawda? Czyli te plony pójdą na zmarnowanie. No dobra, niech będzie. Ale wiecie. O, tu jest stacja metra. Zastanawiam, czy ktoś korzysta z tej stacji metra. Wow! Tutaj też są używane te przejścia. No niestety to wszystko teraz musi pójść. Lecimy! Wiecie, czemu ja tak bardzo lubię lotniczy hub przeładunkowy, towarowy? Ponieważ on nie potrzebuje niczego. On nie potrzebuje drogi, prądu i wody zazwyczaj. Wystarczy go podłączyć, postawić go, podpiąć do niego pociągi i on sam działa. No zobaczcie, nie ma dostępu do drogi w teorii, a samolot się znikąd w teorii pojawił tutaj na tym lotnisku. Pociągi co jakiś czas przyjeżdżają, ale i tak jest dosyć ich mało, bym powiedział. Chyba teraz bym przyjechał stąd. Chyba właśnie teraz, z tego co zauważyłem, to lotnisko będzie bardziej. W sensie ten lotnisko, ten dworzec będzie bardziej używany, bo jest najbliżej naszego lotniska. Ale spokojnie, o zobaczcie, teraz tutaj coś leci już. Ciekawe, czekaj, łapił, złap. O, dobra. 20%, no to nie jest aż tak bardzo załadowany. Ten jest na stówę załadowany, no widzicie. Trochę tutaj tam dzielnicę przebudowałem, ale to jeszcze nie koniec. Tutaj oczywiście jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia, czyli no, trzeba to podłączyć, tak? Tutaj ten metro wyjechać, żeby jakoś ładnie zjechało też. No i cały tutaj ten węzeł przesiadkowy trzeba zrobić teraz. No i proszę bardzo, mamy tutaj nasze ostatnie lotnisko, więc teraz sobie przyjrzyjmy wszystkie, jak zbudowaliśmy tutaj. Jest tutaj z dojazdem, korków na razie nie ma, korki się tutaj zaczynają robić, trochę to już musiałem przebudować, ale do przebudowy tutaj to jeszcze daleka droga, bo no jak widzimy, no nie jest najlepiej, skromnie powiedziawszy, jest po prostu chaos, tak? Chaos i zniszczenie. Co do naszego chaosu i zniszczenia, mogę w sumie tutaj wrzucić znak stop, ale przydałby się znak pierwszeństwa, to tam już Dominik mi właśnie mówił. Mniejsza z tym. Przejdźmy od początku dzisiejszego odcinka, bo mamy przecież padlock, więc w dzisiejszym odcinku postawiliśmy. Pierwsze było to. Lotnisko towarowe, przy którym odkryliśmy magiczną funkcję prywatnych samolotów,
no, nie powiem, że nie są bardzo dobrą funkcją w tej grze. Jak widzimy tutaj oczywiście drzewka i tak samo rozwinęliśmy mocno nasz przemysł leśny, dzięki czemu, jak sobie popatrzymy, już zarabia prawie 100 tysięcy. Jakbyśmy jeszcze gdzieś coś tu dorzucili, to byśmy dobili do setki. No nieźle. Oczywiście tam się już, jak patrzycie na wytworzone zasoby, to tam jest, no już problemy są, tak, przy tym, więc... No tak to wygląda. Tutaj jeden nie działa, no ale ogólnie jest całkiem nieźle z autostradą, dzięki której samochody niektóre potrafią latać i tak dalej. Także to było nasze pierwsze lotnisko i widzę, że tutaj jest korek. Tu jest skromny powietrze korek. O! I ten leciał... Aha. On przyleciał z powrotem tutaj do... ciekawe. Aha, dobra. No dobra, mniejsza z tym. Dalej wybudowaliśmy kolejne lotnisko tutaj z autostradą, nową dzielnicą mieszkalną i tutaj przebudową z tym wiaduktem i tak dalej. Tu się trochę to pozmieniało, dzięki czemu mamy tutaj autostradę taką ciągnącą się środkiem drogi, dworzec kolejowy i kolejne lotnisko towarowe. Tak, to jest głównie dla tego przemysłu, który w kolejnym odcinku, może nie... Tak, chyba w kolejnym odcinku, bo tam jeszcze trochę tej rudy wydobywamy z drugiego końca, przebudujemy sobie i zaczniemy port. Taki jest zamiar na kolejny odcinek. Także tak to wygląda, proszę bardzo. No tutaj też jest całkiem nieźle, bym powiedział. Ruch jest trochę mniejszy, głównie tutaj pociągi oczywiście próbują wjechać od tej strony. No ale oczywiście, jak wszystkie te porty, to jest bardzo wykorzystywane. Swoją, czy tutaj jest biura? Tak, tu są biura, miały się budować. Ponieważ biura się nie chcą w ogóle budować w tym mieście, dajmy sobie ten na handel. Dalej idziemy, mamy naszą piękną PKN Orlen. No i on też potrzebował lotniska towarowego, więc mu je tutaj postawiliśmy. Lotnisko jest pięknie podłączone z całą tutaj tą częścią i jak widzicie jest tutaj też stownia poczty. My ją tutaj dorzuciliśmy trochę później. Jak widzimy, to wszystko jest tutaj pięknie podłączone. To jest jedyne lotnisko tak dobrze skomunikowane z autostradą wjazdową i wyjazdową z miasta. Ale ruchu, jak widzimy, nie ma jakiegoś ogromnego. Są też pociągi, które tutaj po prostu przyjeżdżają z różnych rejonów, tak? Jeden tutaj może stąd pojechać. Też jest oczywiście stąd, z tego dworcu dojazd. No i całkiem, żebym powiedział, nieźle. Dalej, kolejne lotnisko, proszę bardzo. To jest całkiem, chwilę temu właściwie budowałem, no może dłuższą chwilę. Takie, na razie w dziczy i w puszczy, czyli zupełnie gdzieś, gdzie jeszcze nie zajmowaliśmy się terenami w naszym mieście, ale jest to rzecz jasna prosta przyczyna. No po prostu tutaj nie mieliśmy co jeszcze zrobić. Więc takie, widzimy park grochów, tutaj jest trochę mieszkań, trochę tego wszystkiego, jest sortownia i zaczynają się robić już korki. Ciekawe czemu, ale może po prostu tutaj jakieś są różne zakręty, wykręty i dlatego tego jest po prostu tak strasznie dużo. Także tutaj mamy kolejne lotnisko i idziemy do ostatniego, czyli przy naszym przemyśle rolniczym. To też wygląda nieźle tutaj. No tutaj te lotnisko to jeszcze wiadomo, jest na rozgrzaniu, tutaj jeszcze nie wszyscy o nim wiedzą, ale już niedługo cały nasz przemysł będziemy się tylko... No dobra, to jedziemy do samolotu towarowego. I ono oczywiście będzie jego główne połączenie komunikacyjne z tym częścią. Chociaż prawdopodobnie, powiem wam szczerze, my tu postawimy jeszcze jedno lotnisko na terenie tego całego portu. Bo pomysł z tym, żeby pociągi dojeżdżały bezpośrednio tutaj, jest dobry. Gdyby nie to, jakim hitem się stały te lotniska. Po prostu możemy sobie popatrzeć, o, tu się pojawił znikąd kolejny samolot. No po prostu się pojawiają co chwilę nowe samoloty. Więc nie ma jak dla mnie żadnego sensu budowania po prostu... korzystania z tego lotniska, skoro możemy postawić kolejne. Budżet mamy spokojnie na to, tak? Jak sobie zerkniemy, nie to, w ekonomię, no to jak widzimy, nie zarabiamy jakoś dużo też na tych samolotach, bo to są towarowe niestety źle. No tym będziemy się zajmować w kolejnym odcinku i tym, że tutaj, żeby szkło jakoś się produkowało. To całe tutaj te węzły kolejowe po prostu pójdą, prawdopodobnie tutaj ta cała herezja pojedzie sobie tutaj w bok. No a tutaj to będzie jeden wielki przemysł wydobywczy. Więc jeszcze raz. Jedno, drugie, trzecie, czwarte i piąte lotnisko towarowe dzisiaj postawiliśmy. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!